No, jesteśmy na Sipierskiej 14, to jest Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sąd Okręgowy w Poznaniu. 19 Wydział Własności Intelektualnej. Podobno to jest dużo intelektualnych ludzi. Tutaj. I tutaj mamy. No tak. Tu są jeszcze świętej pamięci pałac. To co pałac. No i... Policja oczywiście jak zwykle wszędzie. Tutaj. No. Sądy kapturowe. No tak, no, to jest akurat właśnie na temat. Na temacie, że tak powiem. Kochani, potrzebujemy 6 osób do trzymania tego ogromnego banera, który będzie tutaj podczas konferencji prasowej. Na razie są 3 osoby, jeszcze potrzeba 3, 4. Prosimy was o pomoc. Bronimy szlachetnych lekarzy tutaj po mojej lewej stronie. Jest bardzo lekki. No, duży banner. Oho, o, jeszcze do rozwinięcia, jeszcze do rozwinięcia. Ale trzeba tam dalej jeszcze, dalej. Jeszcze troszeczkę trzeba w lewo. Dalej, bo tu jeszcze nie rozwija. Podziwiam naprawdę tych lekarzy. No, ale odważnie taką grupę lekarzy ruszyć, 114 lekarzy. No. Ale gdyby wszyscy od razu się, to nic by nie zrobili. No, jest tutaj szul. Dokładnie, a tak po kolei się dopiero, tak. Jak już tyle czasu minęło, ale jednak od samego początku to było paru, dosłownie na, nie? Mhm. Na jednej dłoni można wyliczyć tych lekarzy. Nie bardzo. Kochani, jeszcze 4 sztuki. Dzięki wam, że wszystko jest.
mieliśmy pewność, że to, co robimy, robimy dobrze. Dzięki wam. To się cieszę. Dzięki wam. Naprawdę, dzięki wam uratowaliście istnienia ludzkie. Nie jedno. Tak myślę właśnie, że to naprawdę, jest naprawdę. Oczywiście. I to, że was tak gnoją, to jest po prostu hańba. To jest skandal i nie hańba. Pani jak, nie wiadomo, o co chodzi. To wiadomo, chodzi o wiemy, pieniądze, o co chodzi. My wszyscy dokładnie wiemy, o co chodzi. Ale czy... Nie, to chodzi o zniewolenie. Wszyscy. I wszyscy, żeby się bali. Nie wezmą. No i tak będą... No, się męczymy. Dziękuję. Inny plakat. Zaraz zobaczymy. Ani. Cześć, witaj. Nie zawodku. Walczymy. Ja też zrobię parę zdjęć. To by było napisane szyperska 15, tak słówka, że nie 16 było, tak? Czy 17? Tak. Napisane było 15. No. Myśmy pod 17. No. Bym chciał wieść do izby lekarskiej gdzieś tam na Niepodległości, a nie wyjechał. Skoro było napisane szyperska, to szyperska, nie? Tak. Ale tu jest sąd okręgowy. Także ja nie wiem. Ale to powiem tak, ja prywatnie nie wiem. Tak, nie, u mnie nagrywanie to jest. A nie nasz. Ja nie mogę. Nie. A bo jeszcze by nie wycinał, tak? Nie potrafię. Nie będę wycinał. Aha, dobra. Nie umiem wycinać. Kochani, potrzebujemy jeszcze jedną osobę, żeby w czasie konferencji prasowej trzymać ten panel. On jest bardzo lekki. Tutaj. Jeszcze jedna osoba. Kochani. Zięby nie ma? Mówi nasz daty za 12 minut. A powinien być. Powinien, ja tak spodziewałam się, że będzie, że Jurek tak. Ich tu wezmie. A w domu obrabiasz te filmiki na komputerze, czy bezpośrednio z komórki to wrzucasz? Bezpośrednio. Bo jeżeli by na komputer to wrzucić, to są takie programy bezpłatne do cięcia wideo. Jakie programy? No po prostu pod nazwą Free Video Editor. Bo tak w angielsku. Witam, cześć. Po prostu cześć, witaj. Wpisując te trzy wyrazy, już się pokazują bezpłatne, nielicencyjne zupełnie programy. No to będę. No i wtedy można konkretnie sobie powycinać, tam ten suwak się przesuwa, zapisz i tak dalej. Formaty, czy z dźwiękiem, czy bez dźwięku. I to naprawdę jest dużo tego bezpłatnie. Tak? Dodać dźwięk. Tak. Mogę zaśpiewać. Witam, hasło, ja mam łapkę zainteresowane. Będziemy hasła jechać, to tak jest, nie? To ja jadę równolegle. Tak? Nie wiem, to może panu dam też ten przywieszkę masz, je? Nie, ja mam pasek, dzięki. Ale nie, przywieszkę z hasłami. Aha! To jest na sznurku zrobione. No dobra. Ja niczego nie spieszę, bo ja pójdę. Chociaż pan będzie zatrzymał, to ja będę wchodził. Nie, na razie dziękuję. Tak? Dobra. Pan będzie zatrzymał, ja raczej sam to tam mało, nie? No. Tu jest Polska, tu jest wolność. Tu jest nie zrobicie nam Bergamo. To chcę poczytać może w tym czasie. Poczytać, jakie są. Okej. Ale tu mamy... Nie, że... Ja się zestarzałem, ja już takiej informacji... Jeżeli
niezależny lekarz powołuje się na badania, które są dostępne w innych czasopismach, na jakieś metaanalizy, ale nie, nie jest zgodnie z oficjalną narracją, no ktoś tego zatrzymuje i po prostu odbiera prawa do wykonywania zawodu. Przecież tutaj było profesor doktor Marszyka, doktor Marszykowska. Wszyscy mają teraz procesy tylko dlatego, że właśnie reprezentują wiedzę medyczną, że po prostu są na bieżąco z ustaleniami. Polsat News. Jedyny, który się stara być jeszcze w miarę obiektywny, to medium, nie? W miarę. Jeszcze P1. Jeszcze PL1. No, jeszcze. Tak. Ustalił w zapleczu gabinetowym, bo przecież wychodzą też maile, jak dyskutowali na temat COVID-u, to nie ma nic wspólnego właśnie z wiedzą medyczną. To, że nie można obligatoryjnie powiedzieć, że COVID jest, jeżeli śmiertelność jest, spojrzy, jest stowarzyszenie ortomedików, niezależnych lekarzy, jest ich właśnie fałszywa pandemia, jest też doktor nauk medycznych Wolfgang Bodal, który wprost pokazał, jak przebiegała linia polityczna, zarówno światowej, jak i zdrowia. I ten sama narracja. Szczepionka będzie zapobiegać rakowi, ale jeżeli nie będzie zapobiegać, to przynajmniej będzie skracać przebieg raka, tak? No to mówię, to jest wina po prostu, co się teraz dzieje, więc tu nie mamy rządu, że tak powiem. Do wyborów nam poluzowali, nie wiadomo, co będzie po wyborach, skoro Światowa Agencja Zdrowia ustaliła stan pomiędzy stanem jednej pandemii, a drugiej pandemii, tak? A Bill Gates, jeden z naczelnych, że tak powiem, w cudzysłowie, filantropów. Kochani, zapraszam ze zdjęciami lekarzy tutaj za ten panel biały, jakbyście mogli stanąć. Czekamy cały czas na prawników i lekarzy. Mam nadzieję, że dotrą do nas na czas. Czołem. Paczki zrobisz z komfy? Tak, zrobię. No, bo ja sobie będę setkowo grał, bo ja się już gram na Injet, żeby to do live'a było. Jeszcze jedną osobę potrzebujemy do trzymania tego olbrzymiego baneru. On będzie teraz przesunięty do przodu prawdopodobnie, bo się tam obwiesza i nie widać napisu. To będziesz musiał wyciągnąć na matkę. Tak. Tego też do końca nie mogę. O właśnie. Wynienimy. Znowu ktoś tam podokręcał. Jeden. Raz. Zdjęcia. Raz, jeden. Raz. Prawie lekarzy. Po pierwsze!
pierwsze nie szkodzić! Po 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 pierwsze nie szkodzić! Czy nie szkodzić? Po pierwsze nie szkodzić! Pozwólcie im leczyć! 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 Szanowni Państwo, muszę zaznaczyć tutaj swoją obecność. To oni pierwsi stanęli nam w obronie. To oni pierwsi mówili, że to zło. Dziś za to Izba ustawia ich w ogonie. Szalony Adam pozywa ich przed sąd. Nie damy skrzywdzić, bo to są nasi ludzie. Nie damy, by spadł z głowy przysłowiowy włos. Stajemy murem przeciw fałszom i obłudzie. A jeśli trzeba, przeładujemy broń. Dziękuję. Informacja, doktor Sienkiewicz jest jakieś 2 kilometry stąd. Jak do nas dołączy, będziemy rozpoczynać konferencję prasową. Ale to krócej niż 2 minuty. Bo jak 2 kilometry, to znacie samochodem. Tak, ale pieszy to jest daleko. Stańcie w prawie. Znów na rodzie nie minie. Teraz wszystko będzie tu beltowo. Prawda, wolno. I teraz tylko nie, nie chodzi, że nie pasuje. Nie chodzi, że nie pasuje. Tylko, że nie mówi, niech to przyszedł bardzo. Chociaż Izby głośno beczą, ci lekarze dobrze leczą. Chociaż Izby głośno beczą, ci lekarze dobrze leczą. Chociaż Izby głośno beczą, ci lekarze dobrze leczą. Tak jest. Twoje zdrowie w twoich rękach! 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 To jest lekarze nasze. Poleciał tym samolotem na 7 do 10 dni. Co kiedy? Uzgodnijmy po prostu jeszcze, bo samolot już mamy prawie przyznany. Natomiast jeśli nie uzgodniliśmy terminu, będziemy przygotować to, co te dary, które zbieraliśmy, będziemy przygotować. Ten, ja na razie przelałam na Caritas Syria pieniądze. Na Caritas, tak. Caritas Syria.
Doktor Magdalena, proszę, żeby tutaj... Właśnie, przepraszam, bo ja nie mam takiej opcji, bo się boję hakerów, bo żadnie okradli, a chciałabym wpłacić na obronę. To gdzieś tu jest ktoś, komu mogłabym dać kasę na tę obronę? Jest skrzynka, zaraz zobaczymy, jeśli Piotr ją wziął. O, to by było super, bo ja mam wyrzuty sumienia, że nie przelałam, ale no, nie było, bo cały czas tam chcą, albo przez PayPal, albo przez... Poproszę. To Piotr, bo poniedziałek oddaje mi właśnie tą skrzynkę do ambasady. A czemu do ambasady? Oficjalnie, tak? Tam będziemy liczyć, bo już zbierają. Ale prawnikom trzeba płacić? Nie, na razie nie. Tu jest jedna ale transport, ale ten ambasador był w Gdańsku, odebrał to 8 ton od Uniwersytetu Lekarskiego, Medycznego w Gdańsku. To jest między innymi lekarstwo. A my już zebraliśmy jakoś tam ponad 20 ton. Ja byłam w Syrii dawno temu, jakiś piękny kraj, a teraz tak niż to te Amerykanie. Będzie. Ja zaraz Piotr zobaczy, niech wezmę tam chodzi. Chociaż ja chciałbym, żeby to była taka akcja mocna. Ten dla Syrii, bo mam je ważniejsze teraz, ważne tematy teraz tutaj. No ja chcę na tych lekarzy zobaczyć. No ale przecież tam bomby lecą dalej. Nie, już nie. No skąd? Nie. No to czemu ludzie stamtąd uciekają? Ale Syrii? No przecież na tej granicy białoruskiej Syryjczycy też byli. Nie, to są indywidualiści. Ale przede wszystkim z Iraku, Kurdowie z Iraku, z północnego Iraku, Turcja ich tam wysyła, żeby opróżnić te tereny kurdyjskie na północy Iraku, żeby je tam przewłaszczyć. No taka jest polityka. No. Cześć, trzymaj się. Cześć. Czuję dużo energii. Do Syrii jedziemy samolotem. A 7-10 dni. Wow. Jak chcesz jechać. Ja byłam już kiedyś. Jak miałam 24 lata, to byłam miesiąc w Syrii. No tak. No to czyli niedawno. Czyli niedawno. No niedawno. Takiego miałam narzeczonego, co mnie wyciągnął. Nie, ale mówię poważnie. Będziemy wysyłać samolot z darami. Do Syrii i chcielibyśmy, żeby nasi właśnie, kilka lekarzy nasi. Mnie już jest tu wystarczająco tak, niebezpiecznie, ja tam na razie nie jadę. Nie, tak? No dobrze. Ogromna prośba, żeby między kamerami a banerem, czyli miejscem konferencji prasowej, nikt nie stał, tak? Tutaj jest miejsce dla mediów, tutaj dla uczestników konferencji. Pozostałe osoby prosimy, żeby poszły za baner, tak? Dziękuję. Ale na starcie możemy tam się pokazać, jak zadawać
konferencji, bo najpierw będzie główna część konferencyjna, oni pójdą już do środka, a później będą przemówienia. Dobrze, to tak. Kochani, jeszcze jedna osoba do banera. Wiatr go porywa. Potrzeba silnych rąk, kochani, żeby podczas konferencji prasowej trzymać ten baner. Panowie z policji, działa już? Już działa. Daj mi tego. Sprawdzam, działa. Już się znalazła osoba do banera? Pomóżcie, bo silny wiatr, żeby nam nie porwało manifestantów. Czekamy jeszcze na dr Dorotę Sienkiewicz. To ona napisała ten pierwszy apel. Jej obecność jest tutaj konieczna. Stańcie w prawdzie! Stańcie w prawdzie! Stańcie w prawdzie!
Stańcie w prawdzie! Stańcie w prawdzie! Miejcie honor! Stańcie w prawdzie! Stańcie w prawdzie! Miejcie honor! 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 Stańcie w prawdzie! Miejcie honor i pomyślcie o następnych pokoleniach. Wy też macie następców. Kochani sędziowie z izb lekarskich, chronicie wolności słowa, chronicie swoich dzieci i wnuków. Nie będziemy już dłużej czekać na dr Dorotę Sienkiewicz, ona dołączy w trakcie. Jej głos jest niezwykle ważny, więc proponuję, żeby redakcje poczekały. Także z tą chwilą rozpoczynam konferencję prasową związaną ze zbiorową rozprawą przeciwko 114 lekarzom, pierwszych 19 wspaniałych lekarzy, profesorów, naukowców ma być sądzonych tutaj przez Okręgowy Sąd Lekarski w Poznaniu. Jest z nami w tej chwili od mojej lewej strony dr Katarzyna Bros-Walderdorf, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Jest z nami dr Anna Martynowska, chyba pierwsza lekarka, która głośno zakwestionowała politykę rządu. Bo nie wiem, czy pierwszy nie był profesor Ryszard Rutkowski. Mamy tu wątpliwość, tego jeszcze nie ustaliliśmy. Następny jest adwokat Arkadiusz Czetela, obrońca 6 lekarzy dzisiaj, a wielu przez ostatnie 7 lat. Mecenas Stanisław Zapotoczny, obrońca dr Martynowskiej. Dołączy do nas doktor habilitowana nauk medycznych Dorota Sienkiewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Pierwszej oddaję głos dr Annie Martynowskiej. Dzień dobry, szczęść Boże. Być może nie przez przypadek zadzwoniła do mnie 2 dni temu moja córka z klasy maturalnej i poprosiła mnie o wspomnienia ze stanu wojennego, bo takie zadanie mieli do wykonania w szkole. I wtedy otworzyła mi się tak zwana pamięć starcza, czyli pamięta sprzed 50 lat, nie pamięta sprzed 5 minut. I to, co wam powiem, to mną samą wstrząsnęło, że tak powiem. Mianowicie w czasie stanu wojennego byłam studentką Akademii Medycznej w Krakowie. Udałam się na wolontariat do doktora Janusza Kudyby. To był szef Solidarności uczelnianej. I no, tam pomagaliśmy przy chorych, ale głównie my robiliśmy sprawę propagandowo-ulotkową. I jakieś 200 metrów od tego miejsca, w którym było to jądro oporu solidarnościowego, jest tak zwana Biała Klinika, gdzie było jądro ciemności PZPR-u. W tym jądrze ciemności pracował pan obecny profesor Matyja. Czyli PZPR. Kolega Tomek Wołoszyn twierdzi, że on był też komisarzem uczelnianym w czasie stanu wojennego. Ja tego nie pamiętam, ale Tomek ma dobrą pamięć. I historia zatoczyła koło. Spotykamy te same osoby w tych samych sytuacjach kilkadziesiąt lat później. Dlaczego? Dlatego, że myśmy się nie rozliczyli z tamtym okresem, proszę Państwa. Naród, który nie zna swojej historii, nie rozlicza się ze swojej historii, jest skazany na powtarzanie tych samych
sytuacji. I z tym mamy do czynienia. Oczywiście już chyba nie ma osoby, która by uwierzyła w tą straszną, bezobjawową chorobę, która zapanowała nad światem, nie nad całym, na szczęście. Na Białoruś nie dotarła, w parę innych krajów nie dotarła. Natomiast jak Państwo nie wiecie, o co chodzi, no to przykro mi to powiedzieć, że chodzi o pieniądze. Przykro mi tym bardziej, że w te klimaty wdali się lekarze, a skutkiem ich działalności jest śmierć naszych rodaków w ilości przeogromnej. Nie wiem, czy te walki NATO-Rosja, które się toczą na Ukrainie, pochłonęły więcej ofiar niż w naszym kraju. I jeżeli my zapomnimy o nich, tak jak żeśmy to zrobili przed kilkudziesięciu laty, pochowamy bohaterów na powiązkach z honorami wojskowymi, bohaterów w cudzysłowie tamtych czasów, nasze dzieci będą skazane na powtarzanie tej samej historii. Dziękuję. Dziękuję. Teraz przekazuję mikrofon dr Katarzynie Bross-Walderdorf, wiceprezesowi Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj razem z nami i że nas wspieracie, bo to jest niezwykle ważne dla nas. My mówimy to, co myślimy, to, co nam leży na sercu. Leczymy pacjentów tak, jak umiemy najlepiej. I sądy lekarskie wytaczają nam za to postępowania, jakież one są, postępowania kapturowe, no dobrze, nawet mi słowa nie przychodzą, dyscyplinarne, o, postępowania dyscyplinarne. I jest to dla nas niezwykle ważne, że jesteście z nami i nas wspieracie, bo robimy to też dla was, robimy to dla siebie, dla swojego sumienia, dla swojej wewnętrznej prawdy. Ale to, że jesteście razem z nami, jest dla nas niezwykle ważne. Jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby lekarze nie mogli mówić tego, co myślą, nie mogli mówić tego, co wiedzą, nie mogli mówić tego, czego się nauczyli, nie mogli mówić tego, co wynika z ich doświadczenia, co wynika z tego, co czytają, czego się uczą, jakimi informacjami się wymieniają między sobą. Wolny zawód lekarza, zawód zaufania publicznego nie może być cenzurowany. Nie może być tak, że Izba Lekarska narzuca nam jakąś aktualną wiedzę medyczną. To jest pojęcie, które w ogóle wzięte jest z kosmosu. Nie ma takiego pojęcia. Ta aktualna wiedza medyczna jest cały czas w ruchu. Ona to na tym polega, że powinna być dyskusja, że powinny być dopuszczane różne strony, różne głosy, różne doświadczenia, a nie, że ktoś kupił sobie albo został kupiony i ma monopol na wiedzę. Dziękuję. Dobrze, nie przerywaj. Teraz proszę o zabranie głosu adwokata Arkadiusza Tetele. Dzień dobry. Witam Państwa i bardzo się cieszę z Waszej tak licznej obecności. To bardzo ważny dzień dla lekarzy. Dla lekarzy, którzy w momencie, gdy mieliśmy do czynienia z początkiem tej sytuacji na przełomie 2019-2020 roku nazwanej pandemią, wyobraźcie sobie, że co zrobili, co stanowi ich przewinienie dzisiaj, za co są sądzeni, zaapelowali o dyskusję. Zaapelowali o dyskusję. Zobaczcie, jaka to jest absurdalna sytuacja, bo w świetle konstytucji naszej, w świetle przepisów postępowania administracyjnego,
każdy obywatel tego państwa ma prawo do składania petycji, apeli, które wiążą się z ważnymi dla niego sprawami społecznymi. I w tamtym czasie mieliśmy do czynienia z całkiem nową sytuacją. Do tej pory nie mieliśmy w swojej historii szczepień tak szeroko zakrojonych, populacyjnych preparatem o nowej technologii. Nie mieliśmy do czynienia z lockdownami, z niszczeniem więzi społecznych, zamykaniem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Całkiem nowa sytuacja. I lekarze, którzy mają wiedzę, którzy na przykład korzystali również z doświadczeń swoich kolegów z innych państw, choćby ze Szwecji, apelują o dyskusję, czyli coś, co jest uprawnieniem każdego z nas. Jak bardzo absurdalna jest ta sytuacja, że dzisiaj z powodu tego apelu muszą tłumaczyć się przed sądem lekarskim. Nie do uwierzenia. Konstytucja. Dziękujemy. Teraz proszę o zabranie głosu. Jesteśmy z wami! 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 Trudno połączyć rolę osoby prowadzącej konferencję prasową i protest. Dziękuję kochani za wasz doping. Oddaję teraz głos kolejnemu wspaniałemu adwokatowi, mecenas Stanisław Zapotoczny, obrońca dr Martynowski. Mało jest czasu, więc ponieważ mamy także tutaj służby, ja z moich doświadczeń, moich kolegów we Wrocławiu powiem, że nie mam złych doświadczeń, gdy idzie o służby i o pikiety, które organizowaliśmy także w trakcie pandemii, a zwłaszcza pikiety z 30 sierpnia 2020, za którą między innymi pani dr Martynowska jest sądzona, bo tam też powiedziała prawdę. I powiem tak, nawiązując oczywiście do słów wcześniej tutaj wypowiedzianych, to co mówią lekarze i naukowcy, to nie mówią dlatego, że tak czują, bo uczucia w sferze medycyny czy w sferze prawa to jest rzecz drugorzędna. Oni mówią o tym, co wiedzą i tych danych medycznych jest aż nadto, żeby je przywoływać, cytować. To są tysiące publikacji, które ten mit o pandemii, którą nazywam plandemią, zaprowadzonej przez reżim plandemiczny, bo przecież zarówno rząd i opozycja do tego się przyczyniały, poza jednym posłem Grzegorzem Braunem, który uczciwie tutaj na gruncie prawdy stoi. Oni wszyscy to poparli. I na koniec, nawiązując do wypowiedzi pani dr Martynowskiej, ja też pamiętam trochę tamte czasy, choć byłem jeszcze w szkole podstawowej i wiem, że człowiek człowiekowi może tylko wyrządzić zło i to ten najbliższy. Krótko mówiąc, ani Morawiecki, który podpisywał te rozporządzenia, ani, nie wiem, Sejm, który przegłosował później ustawę w październiku, oni nie są w stanie niczego zrealizować, jeżeli nie zrobią tego jacyś funkcjonariusze. I ponieważ, tak jak mówię, o funkcjonariuszach, gdy idzie o nasze pikiety wrocławskie, mam dobre zdanie, przynajmniej te, które myśmy organizowali, to też apeluję, ponieważ tutaj są i słyszą, żeby zachowywali się w sposób godny. Bo nieważne, czy się jest w służbie, czy na etacie, czy gdzieśkolwiek indziej, czy wykonuje wolny zawód, prywatną działalność gospodarczą, to nikogo nie zwalnia z człowieczeństwa.
a człowieczeństwo to jest przyrodzone prawo człowieka i obowiązek jednocześnie. To znaczy, jeżeli ktoś jest człowiekiem, to nie może pozbawiać innego tego uprawnienia poprzez szykanowanie w taki czy inny sposób, realizując bezprawne rozwiązania, o których mówiłem na rynku wrocławskim 30 sierpnia 2020 roku. To zostało zresztą później potwierdzone wielokrotnymi orzeczeniami sądów i wypowiedziami rzecznika praw obywatelskich. I o tym wiemy. Dlatego potrzeba więcej konsekwencji i determinacji w naszych działaniach, żeby się na to nie godzić, to wtedy reżim w postaci jakiejś głowy niczego nam nie zrobi, wręcz przeciwnie, będzie musiał ustąpić. I to jest takie moje zdanie na koniec, bo już 11 godzina chyba przyszła. Doktor Sienkiewicz jeszcze tkwi w korkach. Więc kochani, 10:55. Także już dziękujemy lekarzom, prawnikom. Już muszą iść do środka, bo o 11:00 rozpoczyna się posiedzenie. Może uda nam się w biegu złapać dr Dorotę Sienkiewicz. Doktor Anna Martynowska zostaje z nami tutaj. Ja proponuję, żeby jeszcze zabrała głos. Ja jestem córką sędziego. Sędziego typu przedwojennego. Zostałam dobrze wychowana przez tatę i mamę. I oni mnie nauczyli, że w pewne miejsca się nie chodzi i pewnych ludzi się do domu nie zaprasza. Dlatego nie mogę po prostu, jeżeli chcę być wierna temu wychowaniu, tam się pojawić. Bardzo dziękuję panu Stanisławowi Zapotocznemu, który mnie będzie reprezentował, ale wiadomo, prawnicy to i z każdym środowiskiem niestety muszą współpracować. Kochani, jest tu z nami też doktor Aneta Borczyk-Kotwas, która dzisiaj też ma stanąć przed sądem. Ma sprawy dyscyplinarne od 10 lat. Tak, witam wszystkich. No w zasadzie wszystko to, co można by było powiedzieć, w ogólności zostało już powiedziane, dlatego tak, no powiem tylko, że jestem ścigana przez opresyjny system kapturowych sądów od ponad 10 lat, a tylko dlatego, że po prostu informuję pacjentów o tym. Zaczęło się od tego, że zaczęłam informować pacjentów o tym, co jest napisane na ulotce szczepionki. Tylko to. I za to poszłam pod sąd. Mówiłam rodzicom, że jeśli czegoś nie rozumieją, mają prawo zapytać mnie, jeśli jakieś sformułowania są dla nich niejasne. Przekazuję głos pani doktor Sienkiewicz, bo na pewno będzie cenniejszy, ale... Dzień dobry. Dzięki, że jesteśmy wszyscy razem. Tak, bo razem o wspólną rzecz walczymy właściwie, o nasze dzieci, nasze rodziny, o wszystko. Także no, dzięki wam i idziemy chyba tam na salę. Zobaczymy, jak nas przywitają. Trzymamy kciuki. Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. Z tą chwilą otwieram zgromadzenie publiczne, które hasło, które wesprze naszych dzielnych lekarzy. Myślę, że to jesteśmy z wami jest najlepsze. Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni. Uratowaliście wiele istnień ludzkich. Urządźcie im tam prawdziwą debatę naukową. Jesteśmy z wami. Naprawdę. Zaorajcie. Jesteśmy z wami. Jeżeli mogę wyrazić swoje zdanie,
Państwo sobie chyba zdają sprawę, że ci Państwo też sobie zdają sprawę z sądów lekarskich, jaka jest prawda i jaka jest rzeczywistość. Ale według mnie oni się troszkę zagalopowali i nie ma dla nich dobrego wyjścia. Ponieważ część zarabiała na COVID-zie i to straszne pieniądze, a część niestety wystąpiła w roli leninowskich pożytecznych idiotów. I z czego już sobie też chyba zdają sprawę. I no wiecie Państwo, mnie na przykład nikt nie przeprosił z tych licznych sędziów, ja już miałam tych sędziów całą masę za to, co zrobił. No takie czasy, tacy ludzie, odkąd świat istnieje, tacy ludzie byli i trzeba tylko pilnować, żeby oni nie mieli wpływu na nasze życie. Niech sobie w swoich bańkach żyją, mieszkają, niech okradają jeden drugiego, czy stosują jakąś pokrętną moralność i etykę, ale niech oni będą z daleka od nas. Brawo! Pani doktor, krótkie pytanie. Nie weszła pani do środka, jest pani z nami tutaj. Z jakiego powodu? No właśnie tłumaczyłam, że jestem dobrze wychowana, z dobrego domu i rodzice ostrzegali, żeby nie chodzić wszędzie, zwłaszcza tam, gdzie... Nie, ale proszę Państwa, to może jest śmieszne, ale to jest prawdziwe. Gdybyśmy się trzymali starych, dobrych zasad, ci ludzie, którzy... Ta zorganizowana grupa przestępcza, która obsiadła izby lekarskie, bo to są ludzie bezwzględni i bezwstydni. Jak ja rozmawiałam z koleżeństwem lekarzy, to oni są zaskoczeni, że ten jest prezesem, ten wszedł do izb, ponieważ zainteresowanie nasze już jest nikłe tą instytucją, ponieważ ona nam nic nie wnosi. Bo jak były sytuacje podbramkowe dla nas, no to musiało powstać Porozumienie Zielonogórskie, to powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Natomiast państwo w izbach istnieją dla siebie i dla własnej przyjemności. I ja nie mam nic przeciwko temu, żeby oni sobie istnieli, tylko ja się nie czuję częścią tego grona i myślę, że większość lekarzy się nie czuje częścią tego grona. To są uzurpatorzy. Po prostu nie wynieśli też wychowania z domu. Wynieśli trochę inne, tak. Nie, z tą dynastią, to są szajki, to żadne to dynastie. Słoma z butów wychodziła szlachcie, bo szlachta posiadała buty. Także proszę panią... jakie to dynastie, mówię, to są szajki. I nie możemy się dać tym szajkom sponiewierać na miłość boską. I ja mocno wierzę, że ci ludzie poniosą odpowiedzialność. Jeżeli nie, to znaczy, że nas już nie ma. Nie ma nas, naszych dzieci, bo przecież to, co się teraz dzieje, to jest kolejne po prostu kradzież na rympał. I ja to nie mówię tylko o kaście tak zwanej lekarskiej, ale zobaczcie na kastę polityków. Taki pan prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, który był w 7 partiach, w kilku gremiach, teraz jest dyrektorem sanepidu. Jest też w zarządzie Fundacji Lekarze Lekarzom, gdzie stąd pochodząca pani Kulczyk przekazała 20 milionów złotych na walkę z COVID-em, no bo cóż bogatemu zabroni, nie? To żyć nie umierać. Ja nie wiem, czy pan Wróblewski jeszcze powinien posiadać tytuł lekarza, bo jak się nie praktykuje, to się zatraca. A dyrektor sanepidu to nie jest funkcja medyczna, to jest funkcja administracyjna. I proszę państwa, no oczywiście pan Wróblewski, on nie występuje w pierwszym szeregu. W pierwszym szeregu występują, tak jak mówię, leninowscy, nie będę kończyć, prawda? Którzy się dali też tym ludziom omamić. I mówię, dla nich nie ma teraz dobrego wyjścia. A żadno się nie zdecydowało przeprosić. To by ich jeszcze uratowało. Poszczególne jednostki. Ale mówię, to trzeba z domu wynieść. Nawet ja czasami męża przeproszę. Wielkie brawa dla doktor Anny Martynowskiej! Jak to trzeba nazywać?
Pism lekarski, dziękujemy. Łapy precz od naszych lekarzy! 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 Łapy precz! W tłumie wypatrzyłam kolejnego lekarza, który co prawda dzisiaj nie ma sprawy dyscyplinarnej. Doktor Marcin Sowiński, prezes Stowarzyszenia Medycy Nadziei. I nie tylko. Dzień dobry, witam serdecznie. Przyjechaliśmy i jesteśmy razem z wami tutaj wszyscy. Ja też jako lekarz ze Szczecina akurat. Jest tak, że absolutnie wyrażam też sprzeciw w imieniu Stowarzyszenia Medyków Nadziei wobec tej całej bezprawnej instytucji, która działa w sposób połamiący prawo. Ja już od dawna zachęcałem i to widać po pewnych działaniach niektórych lekarzy, którzy zaczynają występować w imię artykułu chociażby 231 kodeksu karnego. To jest artykuł, który mówi o odpowiedzialności urzędnika. Proszę Państwa, ci, którzy dzisiaj tam siedzą, z tamtej strony, mają w tym momencie, występują jako urzędnicy państwowi. A łamiąc zasady, jakby prawa, bo za poglądy, za to, co jest po prostu treścią nauki, dysputę naukową uprawiają w ten sposób, jak kiedyś, no, inkwizycja miała nawet swoje zasługi, ale też robiła takie inkwizycyjne różne procesy. Chodzi o to, że nie może być naszej zgody i ja mam nadzieję, że każdy z tych, którzy biorą udział, jeśli to rzeczywiście jest łamanie prawa, że ci lekarze odważni dzisiaj tam i ci następni i wszyscy inni, którzy mają do czynienia z odpowiedzialnością rzekomą za poglądy naukowe w rzeczywistości prawdziwe, będą składać do prokuratury zawiadomienie na ten temat. I to już następuje. I właśnie mamy pierwsze już otwarte sprawy w prokuraturze, a nawet prokuratura włącza się, co słyszymy na Komisji do Spraw Izb Lekarskich w Sejmie, włącza się również do nadzoru. I też lekarze mogą prosić prokuratorów o nadzór i będziemy to robić i dziękuję bardzo. I zachęcam, bo ja tu cały czas będę na marszu, cały czas jestem z wami. Dziękuję bardzo. Dobrzy lekarze! Dobrzy lekarze! Dobrzy lekarze! Dobrzy lekarze! Dobrzy lekarze! Dobrzy lekarze! Dajcie leczyć! 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 Ja, kochani, przede wszystkim chcę wam podziękować, że tu jesteście. Brawo wy! Naprawdę, jak na poranek, piątkowy poranek, jest was nieprawdopodobnie dużo i widać, że lekarze zajmują sporo miejsca w waszych sercach. Inaczej nie może być. To są nasi bohaterowie. To są bohaterowie, jak to się mówi, naszych czasów. Brawo, Justyna! Dobra, przyjdziecie pod areszt, liczę na was. Kochani, przede wszystkim chcę podziękować Basi i Marcinowi za pomysł i za wykonanie tego wielkiego banera, który trzymacie. Bronimy szlachetnych lekarzy! Bronimy 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 lekarzy! I dziękuję osobom, które już ponad pół godziny ten baner trzymają. Jak się zmęczycie, to zmieniajcie ich, kochani, bo wiatr jest silny. Jak oni nam polecą gdzieś do góry z tym banerem, to co? Zresztą dobrze by było widać ten napis. Kochani, zapowiada się dzień bogaty w przeróżne wydarzenia, ponieważ ta sprawa może być procedowana do późnych godzin wieczornych.
Na godzinę 17 dla osób, które nie mogły tu być od rana, zaplanowaliśmy Marsz o Wolność, który rozpocznie się od przemów, a następnie przemaszerujemy, zrobimy taką piękną pętelkę, w prawo do Nowowiejskiego, do pierwotnej siedziby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Zawrócimy w stronę Ronda Śródka i zawrócimy tutaj z powrotem, gdzie jeśli będzie toczyła się jeszcze sprawa, będziemy kontynuować protest przemowy. Także wiecie, tam na prawo podobno ciepłą herbatę można kupić. Będziecie to cały dzień? Będziemy! Super, niech nas słyszą. Ogromna prośba też była od pełnomocników, od lekarzy, żeby było kulturalnie na poziomie. Była taka uwaga bez bębnów, bo podobno bębny trochę w Krakowie przeszkadzały się skupić myśli. Ale to nie znaczy, że nie będzie nas słychać. Teraz muszę zadać wam to pytanie, bo ja zawsze je zadaję. Czy są to wolni ludzie? Są! Usłyszą nas tam do góry, to pewne. Przemek, podrzucaj dobre hasła, bo masz pełną listę. Przemek i Dorota to są osoby, które na naszych marszach, na naszych protestach zawsze dbają o pełną listę haseł do skandowania, do okrzyków, przyśpiewek, tworzą nowe listy. Czy jest Marek Banyś? Jest. Marek, powiedz jeszcze raz ten wiersz. Specjalnie ułożył wiersz, jak przypuszczam, to jest tekst piosenki, jak znam Marka, ale powiedz jeszcze raz, proszę. No to raz jeszcze. Dla naszych lekarzy to oni pierwsi stanęli nam w obronie. To oni pierwsi mówili, że to zło. Dziś za to Izba stawia ich w ogonie. Szalony Adam pozywa ich przed sąd. Nie damy skrzywdzić, bo to są nasi ludzie. Nie damy, by spadł z głowy przysłowiowy włos. Stajemy murem przeciw fałszom i obłudzie. A jeśli trzeba, przeładujemy broń. Dziękuję. Prawda, honor i uczciwość! 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 Kochani, że presja ma sens, świadczy to, jak dziś zachowała się Izba. Przewidziała obecność 20 osób z publiczności. Przewidziała obecność 15 osób z mediów, również niezależnych. To jest efekt naszej wspólnej pracy. Zawsze to powtarzam. Zaczynając od tych, którzy na szali położyli swoją pracę i kto wie, czy nie głowę, bo przecież są już ofiary tego zamordyzmu, zaszczucia lekarzy. Zaczynając od nich, od lekarzy, naukowców, idąc dalej, media, dziennikarze, idąc dalej, zwykli ludzie, którzy pojawiali się na ulicach, zwykli ludzie, którzy uświadamiają, którzy prowadzą rozmowy w swoich rodzinach, wśród znajomych i tracą tych przyjaciół. To są efekty naszej pracy. To, że system pęka, że kolejne projekty nie są procedowane w Sejmie. Że kolejne zamordystyczne projekty upadają, że Izba Lekarska wreszcie musi nas wpuścić do środka. To jest efekt naszej wspólnej pracy. Dziękuję wam za to. Brawo! Brawo! I nie dajcie sobie wmówić, że praca któregokolwiek z was jest nieważna. I że robicie coś nie tak, bo ktoś inny wymyślił, że inna ścieżka jest lepsza. Nie. Bądźcie pewni swojej ścieżki i róbcie tak dalej. Róbmy swoje! 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 A teraz proponuję... Odczytam nazwiska naszych dzielnych lekarzy. Ostatecznie nawet nie wiemy, którzy dotarli tutaj na salę. Natomiast...
odczytamy i będziemy im dziękować, dobra? Tylko poszukam sobie tej listy. Chyba, że będziemy z tych kartek odczytywać. O, szlachetny lekarz, doktor nauk medycznych Maciej Bierwagen. Dziękujemy! 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 Szlachetny lekarz, lekarz Wojciech Węglarz. Dziękujemy! 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 Szlachetny lekarz, lekarz Aneta Borczyk-Kotwas. Dziękujemy! 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 Szlachetny lekarz, lekarz Tomasz Tmochowski z Poznania. Dziękujemy! 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 Czy są tu jego pacjenci? Szok! Wierzcie mi, to jest człowiek legenda w Poznaniu. Prawdziwy Judym. No i dzisiaj będzie dużo tej osoby z nami. Doktor Anna Prześlica-Martynowska! Dziękujemy! 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 Szlachetny lekarz, lekarz Ewelina Gierszewska z Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Dziękujemy! 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 Szlachetny lekarz Izabela Kaczmarek-Matyszczyk. Dziękujemy! 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 Z tego co widziałam, pani doktor była już grillowana przez TVN za naturalne metody leczenia. A walczymy tutaj nie tylko o możliwość wyrażania poglądów, ale i prawo do stosowania takich terapii, jakich chce lekarz i pacjent, a nie korporacje lekarskie czy farmaceutyczne. Po pierwsze nie szkodzić! 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 Szlachetny lekarz, profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Krystyna Opałko, też z Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy Naukowców. Dziękujemy! 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 Moi drodzy, warto wiedzieć, że pani profesor zakładała izby lekarskie i była również sędzią w sądzie lekarskim. I jest z nami. Brawa dla niej! Brawo! No i nasza bohaterka, szlachetny lekarz, doktor habilitowana nauk medycznych, Dorota Sienkiewicz! Brawo! Dziękujemy! 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 Pani doktor jest grillowana przez izby lekarskie od 2015 roku, kiedy po raz pierwszy raz wystąpiła w Sejmie w obronie dzieci na debacie. Od lat odważnie głosi swoje poglądy, nie zważając na konsekwencje. Po prostu w obronie najmniejszych pacjentów, dzieci. Wielkie brawo. Brawo! Tutaj dzisiaj te słowa nie padły. Ale gdyby nie list lekarzy.pl, gdyby nie list pierwszy otwarty do mediów, do społeczeństwa, do władz w sprawie obostrzeń, nie powstałoby Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. To atak izb spowodował, że lekarze zebrali się i stworzyli razem stowarzyszenie, żeby bronić prawa dowolnej medycyny do stosowania zasady po pierwsze nie szkodzić. Także jeszcze raz wielkie brawa dla pani doktor. Brawo!
Zresztą w międzyczasie tak po cichu się ona miała tytuł doktora nauk medycznych. W międzyczasie stała się doktorem habilitowanym. Komu o tym? O Dziwonie. To skończyła ta. Zaraz. Kochani, żona, pani Barbara Dmochowska, żona doktora Tomasza Dmochowskiego. Brawo! Proszę Państwa, od miesiąca jestem bardzo wzruszona tym, co się dzieje wokół mojego męża. Dostajemy tyle dowodów wsparcia. Chciałam Wam wszystkim bardzo, bardzo, bardzo podziękować za wszystkie modlitwy, za... No i nie dokończę. Po prostu za wszystko. Dziękujemy! 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 Jesteśmy z wami! 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 I chciałabym to powiedzieć głośno do wszystkich mediów, że to, co się dzieje w tej chwili, jest kolejnym bezprawem, ponieważ nie mogłam wejść z mężem na rozprawę. Nie zdążyłam wykupić wejściówki czy czego tam, pozwolenia wczoraj i próbowałam wejść, a nie mogłam. Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Powiem wam, to jest bezprawie, bo każdy z lekarzy ma prawo do zgłoszenia dwóch osób zaufania. I nie ma po prostu podstaw prawnych odmawianie lekarzowi prawa obecności kogoś, kto go wspiera psychicznie, tak? Mentalnie. To jest bezprawie, także hańba! Hańba! Muszę powiedzieć i proszę Państwa, to jest niesamowite, jak mój mąż to wszystko znosi. On jest pełen pokoju i takiej ufności, ponieważ no nie wstydzi się spojrzeć sobie w oczy w lustrze i wie, że robił dobrze i był cały czas zgodny z własnym sumieniem. I ma, tak, dokładnie. Także wielka Boża opatrzność nad nim jest i to jest niesamowite, jaki ma w tym wszystkim wewnętrzny spokój. Także to i naprawdę to jest na pewno dzięki waszym modlitwom i wsparciu. Jeszcze raz dziękuję. Wielki szacunek! Wielki szacunek! Wielki szacunek! Wielki szacunek! Wielki szacunek! Wielki szacunek! Wygląda na to, że dobra 1/4 osób tu zgromadzonych to są pacjenci pana doktora i pacjentki głównie. Brawo! To jest niesamowite. Ja wiem właśnie od osób, które korzystają z jego pomocy, opieki, że daje niesamowite poczucie bezpieczeństwa. To jest taka najważniejsza rzecz, którą lekarze powinni nam dawać. Wsparcie też takie właśnie mentalne. Niesamowite. Ja też jestem wzruszona. Dziękuję, że jesteście tu z nami, panie. To czytamy dalej. Tak jak mówiłam, nie wiem, czy ten cały bunt lekarzy przeciw tej zabójczej polityce zaczął się od postawy i głośnych wypowiedzi medialnych dr Martynowskiej, czy profesora Ryszarda Rutkowskiego, który zaczął pisać apele, pierwszy zaczął pisać apele i listy, które odczytywaliśmy na ulicach, na protestach. Wiem, że pan profesor nie jest zwolennikiem jakichś wieców, protestów, marszów, ale mam nadzieję, że go przekonamy, że warto. Natomiast musimy mu podziękować za ogrom pracy, którą wykonał, również koordynując, zbierając grupę osób działających, żeby z tą machiną zabójczą wygrać. I jestem przekonana, że właśnie tak będzie. Profesor Ryszard Rutkowski, dziękujemy! 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 Dziękujemy!
No i kolejna osoba, która ogrom roboty wykonała, i to jeszcze do tego specjalista chorób zakaźnych. I tutaj system ma duży problem. Doktor nauk medycznych Zbigniew Martyka! Dziękujemy! 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 Jego obrońcą jest mecenas Katarzyna Tarnowa-Gwóźdź. Widzieliście ją? Ja nawet się nie zdążyłam przywitać. Brawo również dla dzielnych prawników. Dziękuję. Kto jeszcze? Szlachetny lekarz dr Katarzyna Bros-Walderdorf. Również sądzona za zabieranie głosu w Sejmie, za zabieranie głosu podczas debaty, która ma zmienić zły, szkodliwy system. Czyli to się działo od dawna, ale przybrało ostro na sile od 2020 roku. Dziękujemy i przede wszystkim za ogromną siłę. Dziękujemy każdemu z tych lekarzy za to, że dźwiga tą niepewność, czy na drugi dzień nie okaże się, że nie ma pracy, że nie może zapewnić bytu swojej rodzinie, że nie może służyć swoim pacjentom. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, jak ogromne to jest obciążenie, które być może przyczyniło się do śmierci doktora Zbigniewa Hałata, czy doktora Piotra Wojciechowskiego, albo doktor Doroty Staszewskiej. Pamiętamy. Chyba kluczem jest, żeby z tych ataków mimo wszystko czerpać właśnie siłę. Czerpać siłę z tego wsparcia, którą dajemy im my, zwykli ludzie. Nie szczędźmy ich tych dobrych słów, nie szczędźmy ich obecności, gdy są sądzeni. Nawet jedno, dwa ciepłe słowa mogą im dodać nieprawdopodobnie dużo sił. Wspierajmy ich. Szlachetny lekarz Paweł Basiukiewicz! Dziękujemy! 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 Niesamowita robota edukacyjna, niesamowita robota na Twitterze i nieustanne dyskusje z przedstawicielami reżimu, pachołkami reżimu, typu Pyrć czy jakieś tam, już nie pamiętam tych nazwisk, lepiej je wyrzucić z pamięci. Celebryci, patocelebryci mainstreamowi. Wielkie brawo, że ten ciężar na siebie biorą i z tym betonem walczą. Kto jeszcze został? Proszę bardzo. Jeszcze jedna przypomniała mi się historia, bo powiedziałam, że wspieracie państwo od miesiąca. To nieprawda, bo mąż jest wspierany już od 3 lat tak naprawdę. I tutaj absolutnie właśnie to się dzieje od 3 lat, także tym bardziej wam dziękuję. Ale muszę opowiedzieć jedną historię, która mnie chyba najbardziej wzruszyła. Że kiedy pacjentki dowiedziały się, że może z dnia na dzień stracić pracę, to nie namawiały go do tego, żeby zmienił poglądy, tak? Żeby po prostu schował je do szuflady, nie wiem, albo oszukał, chociaż wiedziały, że tracą lekarza za chwilę. To właśnie go wspierały i one, ich mężowie, i w różnych momentach podchodzili do nas ludzie, że z nami są, chociaż wiedzieli, że w każdej chwili mogą tego lekarza stracić. Więc tym bardziej to było tak piękne, bezinteresowne wsparcie. Jak mi się jeszcze coś przypomni, to wezmę głos, ale to chciałam jeszcze bardzo, bardzo podkreślić, że to wsparcie jest naprawdę od 3 lat już bardzo duże. Dziękuję serdecznie.
Kochani, temat, temat obowiązkowych szczepień dzieci i powikłań poszczepiennych NOP. Nie jest tajemnicą, że zajmuję się tym od 15 lat. I część z tych lekarzy była gnębiona właśnie za wyrażanie swoich poglądów w tej kwestii. I tu jedna historia, którą chciała przedstawić mama dziewczynki poszkodowanej, trzymając zdjęcie naszej wspaniałej doktor Alety Borczyk-Kotwas. Dzień dobry, mam na imię Kasia. Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałam, że trzymam w rękach zdjęcie pani doktor, która mówi, co jest w ulotkach. Gdybym 24 lata temu lekarz powiedział mi, co jest w ulotce, moja córka Marika byłaby zdrowym dzieckiem. Dziś ma 24 lata, ma epilepsję, jeździ na wózku, rehabilitacje kosztowne, właściwie wszystko kosztowne i jej zdrowie zniszczone. Ale oczywiście to nie od szczepionki. Miała 10 punktów Apgar, do 7 miesiąca rozwijała się fenomenalnie. Od razu nie dostała tej epilepsji, po 2 tygodniach. Epilepsja trwała godzinę. Godzinę. To sobie można samemu powiedzieć, co mogło stać się po godzinie epilepsji. Więc bardzo się cieszę, że właśnie trzymam zdjęcie tej pani doktor. Tylko szkoda, że to nie było wcześniej. Dziękuję bardzo. Łapy precz od naszych dzieci! 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 Minister Niedzielski zaplanował, że 500 tysięcy dzieci od 6 miesiąca do 4 roku życia dostanie 2 czy 3 dawki szczepionki Pfizera. Ale polscy rodzice są mądrzy. Tylko 3 tysiące z nich zdecydowało się na ten ryzykowny, niszczący i bezsensowny krok. I za to też jestem wdzięczna tym lekarzom, którzy są tam w środku i którzy są na trzymanych przez nas zdjęcia. Dziękujemy! 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 I zrobimy wszystko, żebyśmy nie żyli w systemie, w którym każdy aspekt naszego życia miałby być uzależniany od certyfikatu przyjęcia tej trutki. Nigdy się na to nie zgodzimy. Tak, nie godzimy się na żadną formę obowiązku szczepień. Szlachetny lekarz Dorota Mieszczek-Woszczyna. Dziękujemy! 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 Czy już wszystkie zdjęcia, kochani? Chyba tak. Oddaję panią doktor. Tutaj na plakacie są też zdjęcia. Ten baner był robiony, myślę, że ponad rok temu ten projekt był robiony. Iza. Czy jest z nami Iza Królik? Słuchajcie, musimy też podziękować Izie. Wszystkie nasze grafiki z marszu, z protestów, banery, ogrom pracy. Nie tylko, no po prostu podziękujmy jej. Dziękujemy! Dzięki Iza! Dzięki Iza! Dzięki Iza! I ona nie oczekuje żadnej reklamy za to. Ona to robi, słuchajcie, za friko. Rzuca swoją pracę i zaraz robi, bo jest jakiś marsz, jakieś wydarzenie. To jest nieprawdopodobnie dużo serca w to wkłada i mówię wam, docieramy do większej liczby ludzi dzięki tym przepięknym grafikom, między innymi ten baner. Także tak, tak. Będę cię reklamować, Iza. Iza Królik, jakbyście potrzebowali grafika, warto. Chcę, kochani, no właśnie chcę mówić o lekarzach, które są również tutaj na banerze. Jeszcze. Podobno dzisiaj w Poznaniu ma być dr Hubert Czerniak. Czy ktoś go widział? Nie. Widział, czy ktoś wie? Ktoś wie. Liczymy, że nas odwiedzi i może na przykład na początku przemarszu zabierze głos. Zapraszamy. Tutaj pierwsza, kochani, jest... Jadwigę. Tutaj jest oczywiście Anna Martynowska, która pewnie jeszcze nie raz zabierze głos dzisiaj, na co liczę.
Kolejna, dr Elżbieta Dąbrowska, 2015 rok, za wywiad dla Głosu Wielkopolskiego, Izba Lekarska. Ta Izba Lekarska skierowała ją na badania psychiatryczne. Sami idą. Dlatego, że krytykowała szczepionki przeciw grypie, które przyjmuje w Polsce tylko 6% lekarzy. To jest rekord w Europie. To jest rekord w Europie. Słuchajcie, powiedziała, że król jest nani. Powiedziała to, co inni myślą. Oczywiście do tych badań nigdy nie doszło. Ale pani doktor podupadła na zdrowiu i po roku zmarła. Ze szczuta. Za szczuta. Także Elu, jeśli nas słyszysz, mam nadzieję, że nas słyszysz, widzisz, pamiętamy o tobie, pamiętamy o tym właśnie, jak duże wsparcie dawałaś, była pediatra, rodzicom dzieci, całe życie edukowała, wysyłała maile, aktualną wiedzę medyczną, aktualne publikacje, kserowała artykuły, zaznaczała wszystkim to, nieustannie prowadziła kampanię edukacyjną. Człowiek o nieprawdopodobnie wielkim sercu i poczuciu misji. Dziękujemy! 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 Tutaj Agnieszka podpowiada, że wtedy tych lekarzy było jak na lekarstwo, było ich, było jak na receptę. Było ich naprawdę niewielu, tych, którzy publicznie zabierali głos. Następna, obecna koło mnie, doktor Jadwiga Sokołowska. I tu nie muszę o niej mówić, bo poproszę ją, żeby zabrała głos. Dziękujemy ci, Jadwigo, że jesteś z nami. Niemal na każdym proteście jeździsz po całej Polsce i że jedna z pierwszych zaczęłaś mówić o tej mafii warszawskiej, ale w Poznaniu mamy swoją. Dziękuję. Jestem wzruszona, ale chcę tu powiedzieć, bo bardzo istotną jest rzeczą, ile osób zostało już zaszczutych przez izby lekarskie. Najuczciwszych lekarzy, niezłomnych, walczących o dobro pacjenta, o dobro wspólne, byli niszczeni, zastraszani, nękani, wysyłani na badania psychiatryczne, czy jakieś inne takie szykany. Ja chcę powiedzieć, w obliczu tych śmierci, tych lekarzy zaszczutych, ale i tych 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, chcę powiedzieć, że odchodzą ofiary. Ofiary tychże izb lekarskich, ale oni też odejdą. Dopiero co umarł Andrzej Sawonin. Co na barkach jest takich ludzi, którzy odchodzą? Memento mori. Trzeba pozałatwiać swoje sprawy przed tym odejściem, bo nie ma nieśmiertelnych. Odeszły ofiary. Tych ofiar jest bardzo dużo. Ofiary niewinne, ofiary, które mogłyby żyć, ale odchodzą też i kaci. I trzeba pamiętać, co oni ze sobą zabierają? Czy zabiorą ze sobą tą górę złota? Czy zabiorą ze sobą jakieś inne przywileje, apanaże? Tam w zaświatach? Nie. Zostawią po sobie haniebną pamięć i tyle. I opamiętajcie się, lekarze. Zawsze jest czas na ekspiację, zawsze jest czas na nawrócenie, na wejście na drogę prawdy i sprawiedliwości. Dziękuję. Kochani, czy bywacie na spotkaniach w księgarni Sursum Corda? No to tutaj jest ze mną Rita Wilowska, właścicielka, organizatorka wielu, naprawdę wielu spotkań, również dotyczących tematyki poruszanej przez naszych wspaniałych lekarzy. Zabierzesz głos, czy tylko... Ja, skromna osoba, co ja mogę powiedzieć? Cieszę się, że widzę prawie samych naszych klientów. Mam nadzieję, że ta ilość lat, których pracujemy, też przyczyniła się do tego, że ludzie mają większą świadomość. Dzisiaj jesteśmy po to, by bronić naszych bohaterów lekarzy, którzy walczyli o nas. Zwyciężymy.
Dzięki wielkie. Naprawdę ogrom pracy, wierzcie mi, i wspierajcie, wspierajcie obecnością, wspierajcie pieniędzmi, oglądajcie transmisje ze spotkań nieustannie, tydzień w tydzień. Zapraszamy koniecznie w środę. Będzie pan dr Leszek Sykulski. Są cały czas ataki na nas już i z Gazety Wyborczej, i telewizja się przyczyniła. Oskarżają nas o prorosyjskość, bycie ruską anducą i tak dalej, także możecie się sami przekonać, jakim jesteśmy. Zapraszamy w środę o 18:00, jednym słowem. Dzięki serdecznie za waszą pracę. Ja nigdy nie zapomnę, jak był pierwszy lockdown, wszyscy przerażeni, a Lita mnie zaprosiła też, żeby na rozmowę na ten temat. Wszyscy, ojej, bo zaraz umrzemy i wszyscy będą leżeć po kotem. A u Lity właśnie rozmowa ze mną na żywo też była przeprowadzona. A ja uświadomiona z kolei przez wspaniałego niemieckiego lekarza, też polityka, Wodark, jak ma na imię? Wodark? Wolfgang Wodark, tak, doktor Wolfgang Wodark. Dla mnie już wszystko było jasne, jak po prostu posłuchałam wywiadów, artykuły przeczytałam tego człowieka. Nieprawdopodobna praca, ale już za dużo tych dygresji. Kochani, przedstawię wam sylwetki pozostałych lekarzy. No i potem zapraszam was do zabierania głosu i wznoszenia okrzyków w przerwie tych przemów. Profesor Frydrychowski! Ogromna wiedza, ogromna odwaga i zawieszone dożywotnio prawo wykonywania zawodu. Ale pan doktor się nie poddaje, prawo zawodu spalił komisyjnie. I dalej pracuje, dalej działa, dalej służy nauce, cokolwiek tam ci zamordyści sobie nie wymyślą. I będzie sądzony również za podpisy pod petycją w Gdańsku. Będziecie tam? W Gdańsku będzie sądzonych kilkudziesięciu lekarzy, bodajże 50-60. To będzie dopiero jazda. To morze nad morze, a będzie też sprawa we Wrocławiu. Będziecie? Doktor Piotr Lubas. Brawo! Było go widać w wielu wywiadach, na manifestacjach, od samego początku aktywny. Wypowiadał się również w Sejmie. Najwyższy, dziękujemy mu za jego pracę. Dziękujemy! 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 Doktor Anna Furmaniuk z Poznania. Czy będzie dzisiaj z nami? Nawet nie wiem, ale mam nadzieję. Jej zawieszono prawo wykonywania zawodu na wpis na Facebooku Pandemia to ściema. Oraz ludzie, nie szczepcie się, system opieki medycznej nie udźwignie waszych powikłań przez 30 lat, coś takiego. Może coś przeinaczyłam. Także krótko, a dobitnie. Dziękujemy ci, Aniu, za kierowanie się sercem, intuicją, za bycie blisko nas. Dziękujemy! 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 Przyznam, że nie pamiętam nazwiska tej pani doktor. Jak ktoś pamięta, to proszę o przypomnienie. Doktor Hubert Czerniak, być może dzisiaj go zobaczymy. Doktor, to jest Krystyna Opalko, nie, to jest pani profesor, której nazwiska nie pamiętam, z Białegostoku. Słuchajcie, okrzyki proszę, ja muszę iść tam konflikty rozwiązywać. Wspieramy lekarzy! Niech lekarzy! Wspieramy lekarzy! Niech lekarzy! Wspieramy lekarzy! Niech lekarzy! Wspieramy lekarzy! Nie dajcie się dzielić! Nie dajcie się dzielić!
Mogę powiedzieć, witam serdecznie, Paweł Dankiewicz. Ja chciałem powiedzieć, bo nie każdy może wie, jestem byłym policjantem i pomimo, że jestem byłym policjantem, to wiem, jakie obowiązki ma policja i kiedy zaczęła się ta cała awantura z tą chorobą w grudniu 2020 roku, czy pod koniec listopada 2020 roku, złożyłem pierwsze zawiadomienie w Opolu o ludobójstwie, o depopulacji narodu polskiego. Trafiła ta sprawa do Komendy Miejskiej Policji w Opolu i zajmowali się moi znajomi z tej służby w Opolu. Myślałem wtedy, że to są ludzie, którzy myślą, którzy są rodzicami i wiedzą, z czym się to wiąże i że ta sprawa zostanie należycie poprowadzona. Jak się okazało, po niespełna 6 tygodniach wypięli się na tę sprawę, umorzyli postępowanie. Nie poddałem się, złożyłem kolejne zawiadomienie, też o ludobójstwie, złożyłem je w Raciborzu. To samo, Raciborz dowiedział się, że Opole umorzyło to postępowanie i zrobił kopię w klej i te same argumenty, że to ludzie sami decydują, czy chcą żyć, czy nie chcą żyć. Zwalili winę na ludzi. Nie wzięli odpowiedzialności za to, że ludzie są zabijani, bo są zabijani. I mało tego, drugie postępowanie zostało umorzone. Złożyłem kolejne 3 zawiadomienia odnośnie narażania dzieci na skutki tych, wiadomo, szpryt, bo nam poblokują zasięgi, Rzeszów, Siemianowice Śląskie i jeszcze raz jedno miasto na Śląsku, już nie pamiętam, czy to była Ruda Śląska, tak, chyba Ruda Śląska. Znowu kolejne 3 umorzenia. Minęło już dużo czasu, bo ponad rok, ale nie poddaję się. W tym roku są wybory. Po wyborach mam nadzieję, że odpowiedzialni ludzie trafią do Sejmu i nie będzie już nacisku politycznego pana Ziobro. I mam nadzieję, że te sprawy zostaną wznowione, że odpowiedzialny człowiek obejmie funkcję ministra sprawiedliwości, odpolitycznimy tą prokuraturę, prawda? Pani doktor wielokrotnie na protestach mówiła, że Ziobro obiecywał, że naprawi wymiar sprawiedliwości. Zaraz ci dam powiedzieć. I to jest konieczne do zrobienia. Te sprawy, które zostały umorzone, wymierzone w dobro, życie, zdrowie narodu polskiego, one są do wznowienia. Ci zbrodniarze, szalony Adam i inni muszą ponieść odpowiedzialność karną, włącznie z moim zdaniem konfiskatą całego majątku i dożywotnim zakazem wykonywania zawodu. A jeżeli tego sąd nie rzeknie, to na banicję z kraju naszego. My tych ludzi tu nie chcemy, ja ich nie chcę. Nie chcę takiego Dudy, nie chcę takiego Ziobry, nie chcę takiego Morawieckiego i nie chcę innych wysokich funkcjonariuszy i policji, i innych służb, którzy godzą się na to, co się dzieje. Nie chcę żyć w kraju, w którym jesteśmy inwigilowani i depopulowani. Chcę, żeby Polska była normalna, odradzała się, tak jak mówił dr Hałat, że Polska wróci. Ta Polska wraca. Dzięki temu, co się stało, zobaczcie, ile ludzi interesuje się to. Dzisiaj jest około 400 osób, może 350, ale przez media ogląda nas kilkadziesiąt tysięcy ludzi. TVN jest nieważny. Słuchajcie, musimy organizować takie wydarzenia. Już teraz zapraszam was do Rudy Śląskiej i do Opola na bardzo ważne konferencje o edukacji, o praworządności. Musimy wychowywać społeczeństwo, bo to jest coś, czego nie osiągną z telewizorów, nie osiągną z prasy. Musimy im dawać przykłady, także zapraszam was już teraz. Daję panią doktor Jadwigę i nie poddajemy się. Jeszcze raz ja. Tak, mam wielki żal do prokuratury. Prokuratura, czyli obrońca interesu publicznego, bo taką rolę powinni pełnić. Zamiast tego pełnią rolę kryszy przestępczej. To jest żenujące. Tak liczyłam właśnie na pana Ziobro. Co on obiecywał? Po panu Seremecie i poprzednikach, na których sam narzekał, sami mówili, jakie było bezprawie, jak rozgrabiono Polskę, jak łamano wszelkie przepisy prawa i to wszystko pozostawało bezkarne. Obiecywano rozliczenia. Gdzie są te rozliczenia? Ja osobiście dostarczyłam prokuraturze generalnej pana Ziobro dowody oszustw i wyłudzeń.
przestępstw czysto finansowych, bo to jeszcze nie było wtedy zabijania. Było pośrednie, bo defraudowanie publicznych pieniędzy przeznaczonych na leczenie cierpiących ludzi jest pośrednim zabijaniem, ale to były głównie finansowe przestępstwa, oszustwa polegające na pobieraniu z NFZ-u pieniędzy za procedury wcale niewykonane albo opłacone w 100% przez pacjentów. I co? Sprawa PK, dwa rzymskie, KO 2770.16 leżakuje u pana Ziobry. A przestępcy z prokuratury do tej pory nie tylko nie ponieśli odpowiedzialności za de facto ochronę przestępców, ale jeszcze niektórzy z nich zostali awansowani do prokuratury okręgowej. Czy ja mogę mieć szacunek do prokuratury albo pana Ziobro? Czy ktokolwiek może ufać takiemu wymiarowi sprawiedliwości? Nie! Ja się dziwię, że trwa takie bezprawie. Tyle krzywd ludzi, tyle zgonów nadmiarowych, drwiny z prawa, ograniczanie naszych wolności. Ja się dziwię, że nie opamiętają się. Tak jak przed chwilą wspomniałam o tym memento mori. Co wy pozostawicie po sobie? Co wy pozostawicie po sobie? Okradzionych i góry nieboszczyków? Zastanówcie się, gdzie wy brniecie? Jeszcze czas zawrócić. Zróbcie to. Proszę. Dziękuję bardzo. To pani jest propozycja taka, odwracamy głośniki w stronę izby i idziemy sobie tam na słoneczko. Co wy na to? Będzie nam cieplej. Idziemy na słoneczko na drugą stronę. Jeśli tutaj... Dziękuję w ogóle, że trzymaliście tutaj ten baner, co już bolą pewnie. No chyba zakończę tą ogólnie tutaj zahaczaliśmy o temat polityki. Jest także z nami w środku bodajże jest Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej. I słuchaj, mówią, że podobno poseł Robert Winnicki tutaj jest. Wiem, że niedobrze tam także dziękujemy. Długo. Ja mówię, jest też reprezentant że ten, mojej wiedzy ministerstwa godzina 40 minut już nakręcam. Coś mignęło. A ty czym przyjechałeś? Ekspresem i ty nie uwierzysz. Jakby dwoma. Bogienio no, był w Bydgoszczy, tak? Nie, byłem w Włocławku wczoraj. I ja nie spałam w nocy, bo do wieczora miałam gości, a później on przyjechał koło drugiej. Mnie już się nie opłacało płać, bo ja miałam piątej trzy, jak się okazało, pociąg. I kupiłam ekspres. Ale byłam tak zmęczona, bo ja miałam ostatnio non-stop gości, że zapomniałam, że to nie jest parę minut po piątej, tylko jakoś mi się uwidziało, że 5:37. No i genio ze mną autobusem przyjechał, bo nie chciałam jechać tym samochodem. I wiesz, przyjeżdżamy, nie ma tego pociągu mojego. Genio się mówi, pokaż ten bilet. A mówił, że jest 5:37, 5:06 czy coś takiego, a ja mówiłam 5:37. Ale był zaraz potem do Berlina, pół godziny później kupiłem ten drugi bilet. To możesz wracać tam z Piotrą i z panią mecenas Basia. Już mi oferowała Alicja ta z Pabianic, ale nie, ale ja mam kupiony bilet na pociąg. Ja mam kupiony na 17, ale ona by chciała, żebym ja nocowała, jeszcze jeden lekarz chciałby, żebym też nocowała. Ja muszę jechać do Krakowa dzisiaj, bo jutro mam... Słuchajcie, jest to z nami Ryszard Wolbach i ma swoje nowe wolnościowe płyty! Prezent. Ale dziękuję za to. Mam nadzieję, że na naszej scence na początek marszu wykona swoje utwory, bądź chociaż jeden. Świeżynka ta płyta, kochani, warto to mieć. Towarzyszyła nam na marszach, na protestach, również w Poznaniu. Już prawie dwie godziny. Bronimy lekarzy! Bronimy lekarzy! Bronimy lekarzy!
jak będzie coś takiego ważnego, to już tam odezwiemy się jeszcze raz. I co, cieplej trochę na wschodku? Do zobaczenia, kochani, do zobaczenia. Jest nadzieja, wiosna za chwilę.